Miało być wygodnie i nowocześniej, a tymczasem nowa aplikacja ZTM, czyli Transport GZM, zaliczyła falstart. Mieszkańcy, którzy rano chcieli kupić bilety, w wielu przypadkach nie mogli tego zrobić. Nie mogli także odbić swoich kart w autobusach i tramwajach. Paweł Jędrusik. Nowa aplikacja Transport GZM zastąpiła kartę ŚKUP, choć niektórzy jeszcze z niej korzystają. W poniedziałek rano okazało się, że jest problem z oprogramowaniem aplikacji i mieszkańcy nie mogą kupić przez nią biletów. Dla niektórych z nich oznaczało to jazdę na gapę do szkoły czy pracy. Wczoraj zauważyliśmy, że nie do końca udała się migracja biletów, tych wcześniej kupionych przez pasażerów zapisanych na kartach ŚKUP, szczególnie u tych pasażerów, którzy założyli konto w nowym systemie przed 1 października i od wczoraj późnego wieczora, dziś rano również widzimy problemy z działaniem aplikacji na telefonach z systemem Android. Walka z problemem trwa, ale jednym z rozwiązań jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Nową aplikację ZTM można pobrać na telefony z systemem iOS i Android. To tam można kupić odpowiedni bilet. Kupujemy wybrany przez siebie bilet przed podróżą. To mogą być bilety jednorazowe, średniookresowe, długookresowe. Przypomnijmy bowiem, że aplikacja Transport GZM umożliwia zakup wszystkich biletów z taryfy ZTM. Można też korzystać z nowej opcji podróży start-stop. Polega to na tym, że gdy wchodzimy do pojazdu, skanujemy kod QR, a po zakończonej podróży naciskamy odpowiedni przycisk w telefonie.